musza robota. To mami Fatal, wyśmienita kucharka. Dziś gotuje pyszną zupę. Ale, coś jest nie tak. Smak powinien być bardziej wyrazisty. Chyba brakuje jakiegoś składnika. Zerknijmy do książki kucharskiej. Tylko gdzie ona się podziała? Może prosie zwierzak pani mami zabrał książkę do swojego kramiku. Lubi się tam zaszywać z opasłymi tomami. Aha! O, proszę spojrzeć, pani mami. Książka leży tam. Ojej! A, fu! Wstydziłbyś się, prosiaczku. I o to chodzi. Wspólną pracą można poradzić sobie nawet z największym wyzwaniem. Cierpliwości, maluszki. Zaraz dostaniecie porcję zupy. A co to? Jakaś magia? Chyba nam się przywidziało. A gdzie zupa? Ojoj, rura się zaraz zapcha. Ale się narobiło, głowa mała. Chwileczkę. Czy to koziołek? Nie, to pani mami. A tam wielka żaba? Ojej, to psina! A ten wielki ptak? Skrzydlata świnia!
Skąd ta dziwna transformacja? Niewesoła sytuacja. A co gorsze, muchy z okolicy zaczynają padać jak muchy. Muchy? No tak. Mami proponuje zabawę w orkiestrę. Przecież muzycy noszą muchy pod szyją. Dobry pomysł, pani mami. Żwawsza nuta na pewno je ocuci. To działa. Muchy podrygują w takt muzyki. Wygląda na to, że problem much jest rozwiązany. Ale co z mami Fatal i jej zwierzakami? Mam nadzieję, że królowa much coś wie. Przed laty w odległej krainie żył potężny magik. Pragnąc poznać sekrety zwierzęcej mowy, stworzył przepis na czarodziejski wywar. Skutek był jednak zaskakujący dla czarodzieja. Miesiącami szukał lekarstwa na swoją przypadłość. Odpowiedź znalazł dopiero w Królestwie Much. Okazało się, że żeby przyrządzić lekarstwo, niezbędne jest jabłko z podniebnego drzewa. Magik poprosił muchy, by strzegły mandragory, której korzenie są kluczowym składnikiem wywaru przemian. Kiedy odwiedził domek mami Fatal i jadł pyszny obiad, prosie zwędziło jego tajemną księgę. Oj, nieładnie, prosiaczku, nieładnie. Dla mami wszystko jest już jasne. Trzeba zjeść owoc z podniebnego drzewa. Tylko jak się tam dostać? Magiczne jabłko jest nie tylko skuteczne, ale i smaczne. A muchom najwyraźniej spodobała się zabawa w orkiestrę.